Deus Ex Machina to gra akcji będąca wynikiem współpracy firmy Marvelous oraz First Studio. Głównym producentem tego tytułu jest Kenichiro Tsukuda, który wcześniej czuwał nad rozwojem serii Armored Core. Poza tym w pracy zaangażowane były takie osobistości jak Yusuke Kozaki, Fire Emblem Fates, Pokémon Go lub Shoji Kawamuri, Macross i SK Flown. Wybaczcie za ten łamacz językowy, ale nie jestem specjalistką w nazwiskach japońskich tudzież chińskich. Fabuła Deus Ex Machina zabiera nas w podróż do świata zniszczonego w wyniku kosmicznej katastrofy. Połowa Księżyca spadła bowiem na Ziemię, dewastując jej powierzchnię i sprowadzając ludzkość na skraj zagłady. W wyniku incydentu na błękitnej planecie pojawił się jednak nieznany dotąd pierwiastek. Substancja określona mianem Femto sprawdziła się jako wydajne źródło energii. Dodatkowo budziła u ludzi wystawionych na jej działanie nieznane dotąd możliwości, co szybko doprowadziło do wybuchu wojny o kontrolę nad jej zasobami. Chcąc zadbać o bezpieczeństwo cywili, utworzono specjalne terytorium zwane owalami, na których żołnierze, zasiadając za sterami mechów, toczą zacięte boje. W jednego z takich pilotów wciela się właśnie nasz główny bohater. W Deus Ex Machina akcję obserwujemy z perspektywy trzeciej osoby. Rozgrywka przywodzi na myśl klasyczne odsłony cyklu Armored Core. Toteż w trakcie zabawy zasiadamy za sterami jednego z wyżej wspomnianych mechów, zwanych arsenalami, oraz bierzemy udział w dynamicznych i efektownych starciach z innymi maszynami. No cóż, muszę przyznać, że naprawdę opis mechaniki, jak i zwiastuny prezentujące tę grę, wyglądają naprawdę fajnie. Warto nadmienić, że ja już kiedyś miałam przyjemność grać w tę grę na Switchu, więc myślę, że na PC też będzie to w miarę łatwe, ponieważ będziemy mieć do dyspozycji klawiaturę oraz mysz, a natomiast na Nintendo było to trochę mało intuicyjne, ale możecie sami po prostu pomyśleć, czy wolicie ograć ten tytuł na Switchu, czy za darmo właśnie dzięki Epic Games Store. Z uwagi na fakt, że mechy potrafią nie tylko poruszać się po powierzchni, lecz także latać, potyczki często przenoszą się w przestworza. Oprócz standardowych adwersarzy, których pokonanie nie nastręcza zbyt wiele trudności, na naszej drodze stają znacznie potężniejsi bossowie dysponujący olbrzymią siłą rażenia i większą odpornością na wyprowadzane przez nas ataki. Więc jeżeli jesteście fanami pokonywania bossów, to w tej grze na pewno znajdziecie tą rozgrywkę. I jeżeli w ogóle jesteście fanami mechów, wszystkiego co jest motoryzowane, to no, po prostu to jest gra dla Was. Wymagania minimalne to Intercore i5, grafika GeForce GTX 660, więc no, raczej pójdzie Wam na każdego blaszaka, więc na pewno Wam to polecam. Warto nadmienić, że nie uświadczymy tutaj polskiej lokalizacji, więc możecie się troszeczkę odbić od tej produkcji, bo no po prostu jest w pełni anglojęzyczna. Co ciekawe, to nie jest też single player, ale również tryb wieloosobowy, więc możecie razem ze swoimi znajomymi po prostu rozwalać innych bossów i mieć z tego potężny fan. Gra ma już swoje lata, bo była wydana w 2019 roku na Switcha, a na PC było to 13 lutego, więc 2020, więc rok różnicy. Kto chciał, już zagrał. Ja jestem bardzo ciekawa, czy graliście. Jeżeli tak, to koniecznie dajcie znać. Czekam na Was w komentarzach. Nie zapomnijcie też dać łapki w górę bądź też w dół. I słyszymy się już za tydzień. Dla Darmogramy prowadziła Agnieszka Barwicka. Kłaniam się nisko, trzymajcie się, cześć!